witam Państwa w programie Regiony na Piątkę. Dziś czas na komunikację. W tym programie będziemy mówić o transporcie kolejowym, samochodowym i lotniczym, bo wiele zmienia się w Polsce Wschodniej. Kupowane są nowe pociągi dla przewozów regionalnych, powstają nowe lotniska, no i budowane są oczywiście nowe drogi, chociażby jak ta, czyli S19. Jak wiele jeszcze trzeba zmienić, o tym także w tym programie będziemy mówić, no bo proszę popatrzeć. Dziś tutaj kończy się trasa, ale proszę mi uwierzyć, przyjdzie taki czas, że stąd pojedziemy prosto do Triestu. Zaczynamy od transportu kolejowego, bo tu w ostatnich latach wiele się zmieniło. Coraz niższe, konkurencyjne ceny biletów, nowoczesne, komfortowe składy i coraz szybszy czas podróży. To znów zaczyna przekonywać nas do podróży koleją. Jedziemy jednym z najnowocześniejszych składów podkarpackich przewozów regionalnych. W tym taborze jest udogodnienia dla podróżnych, wizualizacja, poza tym nie ma barier dla ludzi, osób niepełnosprawnych, poza tym są wygodne, podróżni są zadowoleni. Naprawdę teraz na Podkarpaciu widać, że już ta kolej coraz bardziej się rozwija. Są biletomaty na kartę, może sobie podróżny kupić, nie musi stać w kolejce w kasie czy u konduktora, tylko kupić sobie bilet pociągu. Ile w tej chwili trwa podróż pociągiem przewozów regionalnych? Przed remontami, oczywiście jeszcze starym taborem, czas jazdy między Rzeszowem a Przemyślem wynosi ponad 120 minut. Obecnie pociąg przyspieszony relacji Przemyśl-Rzeszów i Rzeszów-Przemyśl, który przyjeżdża do Rzeszowa w godzinach rannych i popołudniowych odjeżdża, czas jazdy wynosi 74 minuty. Proszę zobaczyć, jest wszelakiego typu komfort. Myślę, że o to chodziło. Zmieniło się. Hałasu takiego nie ma, nic. Wszystko dobrze, elegancko się jedzie. Jechałam do Gdyni, to bardzo sobie chwaliłam te dobrych kilka godzin jazdy. Peron jeszcze się nie zmienia w Rzeszowie. Liczymy, że też się zmieni, tak jak inne się perony zmieniają. Staram się nie jeździć pociągami, ponieważ zajmuje mi to zbyt dużo czasu. Co by musiało się zmienić, żeby zacząć jeździć koleją? No mamy już ładne wagony. Wydaje mi się, że zbyt długo to trwa, jak dla mnie. Potrzebuję jednak, żeby... Ja jeżdżę najczęściej trasa Rzeszów-Kraków, więc 2 godziny byłoby to w porządku, a ponad 3 godziny jest to stanowczo za długo dla mnie. No rzeczywiście dzisiaj ze względu na proces inwestycyjny trasę z Rzeszowa do Krakowa pociąg typu TLK pokonuje w 3,5 godziny, pociąg regionalny prawie 4 godziny potrzebuje na pokonanie tej trasy. Już od nowego rozkładu jazdy, czyli od grudnia bieżącego roku, ten czas się skróci dla tych pociągów wyższej kategorii do 2 godzin, natomiast diametralnie się skróci od rozkładu jazdy 2016-2017. Po pełnej modernizacji planujemy już tam jazdę z prędkością 160 km na godzinę. W planach jest także modernizacja bezpośredniej linii kolejowej z Rzeszowa do Warszawy, która ma się zakończyć w 2018 roku. Wtedy do stolicy z Rzeszowa pociągiem dojedziemy nawet w 4 godziny. Oglądają Państwo program Regiony na Piątkę. Dziś mówimy o transporcie. A jeżeli już mówimy o transporcie i wymieniamy różne inwestycje związane z komunikacją, no to trzeba wspomnieć o lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Dzięki modernizacji dziś pod Rzeszowem mamy nowoczesny terminal, nowoczesną płytę postojową i co najważniejsze, jeden z najdłuższych pasów startowych w Europie. Dzięki zmodernizowaniu starego lotniska dziś w Rzeszowie mogą lądować nawet tak potężne samoloty transportowe, jak na przykład Rusłan. Patrząc na Rzeszów, kolejne władze województw Polski Wschodniej postanowiły wybudować także u siebie lotniska i taki pomysł będzie realizowany w województwie podlaskim. Jest już realizowany w województwie warmińsko-mazurskim, a od kilku lat funkcjonuje już port lotniczy, podobno jeden z najpiękniejszych w Polsce, w Świdniku pod Lublinem.
Historia budowy portu lotniczego w Świdniku sięga jeszcze końcówki lat 90. Wtedy powstała spółka Port Lotniczy Lublin, ale wówczas nie wiedziano, czy nowoczesne lotnisko na Lubelszczyźnie powstanie w Świdniku, czy może w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Lublina Niedźwiadzie. Ostatecznie wybór upadł na Świdnik i pod koniec 2012 roku mieszkańcy Lubelszczyzny mogli już skorzystać z nowoczesnego lotniska. No jeśli się mamy porównać do lotnisk na świecie, to jesteśmy bardzo malutkim lotniskiem, żeby nie powiedzieć lotniseczkiem, ale on jest akurat dla naszego regionu, akurat na nasze potrzeby. Mamy trzech operatorów regularnych połączeń, Lufthansa, Wizz Air i Ryanair. Ci przewoźnicy oferują loty w 9 kierunkach, sprzedaż trwa nawet na kierunki już zapowiedziane. To małe lotnisko, ale działa. Nie za dużo lotów. Korzystam z niego od czasu do czasu. Nie mogę narzekać. Tak to musieliśmy do Warszawy jechać. A tak nie mamy tego problemu. 5 godzin do Warszawy, a tutaj 2 godziny. Z Zamościa, jak ja jestem. Lecę pierwszy raz i myślę, że to jest potrzebne do relacji. Tym bardziej, że z tej strony Wisły to na potrzebne także do łączenia ludzi ze światem. Przede wszystkim bliżej niż na lotnisko do Warszawy, prawda? No proste. Duża oszczędność czasu. Duża. A wizualnie? No podoba mi się. Tym, co sprawia, że lotnisko w Świdniku jest przyjazne, są nie tylko jego niewielkie gabaryty, ale również dostępność komunikacyjna. Można tutaj dojechać nową drogą wojewódzką, ale również skorzystać z transportu zbiorowego w postaci takiego oto pociągu, który wyjeżdża z dworca głównego PKP w Lublinie i dociera aż pod same drzwi terminala. Na lotnisku w Świdniku cały czas się dzieje, widzimy właśnie odprawę, ale ta liczba pasażerów jeszcze niedawno spędzała sen z powiek, bo kiedy budowaliście lotnisko w Świdniku, tych pasażerów mieliście obsłużyć 270 tysięcy w tamtym roku. Obsłużyliście blisko 190. Z czego ta różnica wynika? Analizy przed uruchomieniem lotniska są analizami oczywiście papierowymi, bo brany jest pod uwagę potencjał lotniska, rozmowy z funkcjonującymi w danym momencie przewoźnikami, i w ten sposób jest jakby projektowana liczba obsłużonych pasażerów w przyszłości. Natomiast realia pokazują, weryfikują te dane, przewoźnicy upadają. 190 tysięcy jak na drugi rok funkcjonowania lotniska to jest całkiem niezły wynik, ale czy to może skutkować tym, że Komisja Europejska zażąda zwrotu tych 25 ze 125 milionów złotych, które lotnisko dostało w ramach dofinansowania? Jesteśmy spokojni o środki europejskie. Nasza inwestycja była opiniowana przez Komisję Europejską i przez fachowców, którzy przygotowywali nasz projekt. Była analizowana pod różnym kątem, pod względem wielkości. Zresztą przypomnę, że terminal został ograniczony, wielkość jego, ze względu na sugestie właśnie Komisji Europejskiej. Presja jest od samego początku, oczekiwania były bardzo, bardzo duże. Rynek zweryfikował je. Dopiero pierwszy rok działalności pokazał, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. To ciągle jeszcze nie ma tej potrzeby latania. Obserwujemy to. Mam nadzieję, że to się powoli będzie zmieniało. Te lata 2015-2016 rzeczywiście zapowiadają się na skokowy wzrost pasażerów. Czyli to będą na pewno już, dzisiaj wiemy, dobre lata. Teraz z chmur wracamy na ziemię, na drogi ekspresowe. S19 to część europejskiej trasy Via Carpatia. Obecnie budują ją już Rumuni, Węgrzy i Słowacy oraz z północy państwa nadbałtyckie. W Polsce, pomimo obietnic składanych przez kolejnych polityków, jak na razie mamy tylko kilkadziesiąt kilometrów trasy łączącej północ z południem. Można powiedzieć, że ten kierunek nie wpisywał się w strategię rozwoju sieci transportowej Unii Europejskiej. Ta droga Via Baltica została niejako dopisana do tego systemu troszeczkę również wskutek interwencji Polski, ale mamy dobry przykład na zachodzie, gdzie są realizowane drogi ekspresowe właśnie północ-południe, które miejmy nadzieję nie tylko będą miały znaczenie turystyczne, możliwość przemieszczania się
naszych obywateli czy obywateli innych krajów, ale przede wszystkim znaczenie gospodarcze. Wielu mieszkańców naszego regionu ciągle odwiedza północno-wschodni region Polski, Mazury, i taka trasa omijająca bardzo trudne do ruchu kołowego obszary, miejscowości, jest w tym znaczeniu potrzebna. S19, później ze skrętem w Lublinie w kierunku Warszawy, no mogłoby znacznie poprawić tą jakość podróży, jeśli ktoś decyduje się na podróż samochodem. Jesteśmy przywiązani do tego samochodu, ale inny pomysł, pomysły związane z tak zwanymi zintegrowanymi systemami komunikacji miejskiej mają nas w dużych miastach, takich jak chociażby Kielce, Rzeszów, Lublin, Białystok czy Olsztyn, zmusić do tego, żebyśmy jednak zrezygnowali z jazdy samochodem. Jeżeli preferujemy ruch autobusów w mieście, to na pewno jest to związane z pogorszeniem jakości podróży samochodem osobowym. My prowadziliśmy badania ruchu w mieście kilka lat temu. Pamiętajmy, że to są dane. Nie było jeszcze bus pasów. Przed dwóch lat, więc autobusy jak do tej pory stały w korkach. My porównywaliśmy przejazd rowerem miejskim wypożyczanym z wypożyczalni zlokalizowanej w okolicach Politechniki, również jazdę samochodem osobowym z parkingu i z zaparkowaniem gdzieś w mieście, w okolicach rynku albo dworca kolejowego, no i przejazd autobusami komunikacji miejskiej różnymi liniami. Więc nasze wyniki są bardzo przyjemne dla tych, którzy korzystają z roweru. Okazało się, że rower w wielu sytuacjach okazał się najszybszym środkiem transportu. Średni czas przejazdu wynosił 14 minut. Drugie miejsce zajął samochód osobowy, mimo konieczności znalezienia miejsca parkingowego. To było około 17 do 20 minut. Natomiast komunikacja autobusowa tutaj zdecydowanie przegrywała. No, w zależności od czasu oczekiwania na autobus, to było mniej więcej od 17 nawet do 40 minut, w zależności od pory dnia również. Co nas czeka w przyszłości? Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o komunikację. Po mieście rowerem. Po mieście rowerem i to najlepiej swoim. Między miastami szybka kolej, rozumiem. Samochody zostaną w garażach. Proszę Państwa, wydaje mi się, że bardzo ważnym jest zachęcenie tych, którzy codziennie korzystają z samochodu i parkują w centrum miasta. Według naszych pomiarów znowu wynika, że w Rzeszowie mnóstwo samochodów w centrum to są samochody parkujące między godziną 7.30 a 16.30. Co wskazywałoby, że głównie miejsca parkingowe zajmują pracownicy urzędów administracji czy sklepów, wszelkiej obsługi klientów w restauracjach i tak dalej. Więc stworzenie możliwości parkowania w innych miejscach niż centrum, bądź stworzenie zachęt dla tych pracowników, aby poruszali się w sposób alternatywny, z pewnością dałoby pewną ulgę, ale to wcale nie znaczy, że byłoby to rozwiązanie problemu. Raczej musimy się przyzwyczaić do sytuacji, kiedy elektronika nam pomaga w naszym życiu codziennym, aczkolwiek możemy być nią troszeczkę skrępowani. A tym, którzy nie lubią tej wersji, polecam wybranie się do Kairu, gdzie na zasadzie grzecznościowej przejeżdża się przez cały Kair w półtorej godziny. I tam nie działa żadna sygnalizacja świetlna, może jest czasami bardziej nerwowo, a może również z uśmiechem na twarzy. W każdym razie Europa wybrała inną drogę. Ta tablica, którą Państwo widzą za mną, to część tak zwanego zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej, który właśnie rusza w Rzeszowie. W sposób zrównoważony chcemy zachęcić, nie zmusić, tylko zachęcić te osoby, które mogą przesiąść się do autobusu, żeby po prostu częściej korzystały z tego środka transportu. Zostały przez specjalistów zidentyfikowane takie ciągi ulic w Rzeszowie, które są kluczowe dla punktualnego kursowania autobusów. Tego typu systemy istnieją również w innych miastach, nie tylko w Europie, na świecie, ale również w Polsce. Przy czym rozwiązanie to, które wdrażamy teraz w Rzeszowie, jeśli chodzi o skalę, czyli obszar całego miasta, jak również ilość problemów, którymi się zajmujemy, no jest unikatowe.
nikt do tej pory nie zajmował się po prostu tak kompleksowo tymi problemami, czyli nie tylko samego transportu, ale również i sterowania ruchem. Tak naprawdę to, co zostało zakupione, pozwala w sposób płynny i w sposób przyszłościowy patrzeć na to, w jaki sposób będzie kreowane sterowanie ruchem w mieście i funkcjonowanie komunikacji. Te systemy komunikacji są wdrażane w największych miastach Polski, także w Polsce Wschodniej. Mają umożliwić łatwiejsze poruszanie się komunikacją publiczną, w Rzeszowie autobusami, ale 50 lat temu w Olsztynie jeździły tramwaje i to miasto wraca do tego pomysłu. Tak wygląda centrum Olsztyna, dlatego dziś o tramwajach mówi się tu źle albo bardzo źle, głównie z powodu utrudnień w ruchu. Tak ma być podobno do jesieni, ale za to później już tylko lepiej. Ostatnie 2 lata w Olsztynie upływają pod znakiem zamkniętych ulic. Najpierw tych z dala od centrum, a później w miejscu, bez którego do marca kierowcy nie wyobrażali sobie jazdy po stolicy Warmii i Mazur, czyli ścisłego centrum miasta. Za wiele spóźnień do pracy czy szkoły mieszkańcy Olsztyna winią teraz właśnie tramwaje. Na razie szkodzi. Na razie szkodzi. Szkodzi, tak, ale jaka korzyść z tego będzie, być może coś wielkiego, nie? I rzeczywiście władze miasta przekonują, że to inwestycja, która zmieni Olsztyn w prawdziwie metropolitalne miasto. Na razie hasło tramwaje to wywołuje w Olsztynie raczej niezbyt dobre emocje. Ja myślę, że to już doskonale wiemy, jest realizowane od co najmniej 2 lat, jeśli mówimy o realizacji samej. Ja zawsze mówię, trzeba się uzbroić w cierpliwość i o to proszę mieszkańców Olsztyna, bo gdy zrealizujemy ten projekt, to na pewno sytuacja komunikacyjna naszego miasta diametralnie się zmieni. Bo projekt tramwajowy to nie tylko tramwaje. Oprócz 11 km torowiska powstają nowe ulice. Na wielu istniejących wymieniana jest całkowicie nawierzchnia. Wymienione zostaną też sieci teletechniczne, wodociągowe, gazowe, elektroenergetyczne, czyli kilometry starych rur i kabli, które od lat czekały na wymianę. Powstanie też 11 km sieci światłowodowej. Gdybyśmy po prostu tego projektu nie realizowali, to prędzej czy później byśmy spotykali się z problemami związanymi z awariami, z oczywiście wymianą tych sieci, która następowałaby i byłaby realizowana w różnych okresach czasu, ale na pewno bardzo długo i na pewno na to by brakowało jak zwykle pieniędzy, gdybyśmy tylko musieli z własnych to realizować. Dzisiaj ze środków unijnych mamy możliwość wymiany tej całej infrastruktury. Unijne dofinansowanie ma wynieść 350 milionów złotych i stanowić blisko 85% kosztów całej inwestycji. Te pieniądze nie mogły pójść na samą budowę dróg czy na jakiekolwiek inne inwestycje, ponieważ one były i są dedykowane tylko na rozwój transportu publicznego. Oprócz tramwajów olsztynianie doczekają się tego, co inne duże miasta już mają. Systemu, który sprawi, że podróżowanie tramwajem, ale i autobusem będzie o wiele łatwiejsze. Pomoże w tym system inteligentnego sterowania ruchem. Co to będzie ten system inteligentnego sterowania ruchem? Jest to jeden z elementów wchodzących w ten duży projekt tramwajowy, który tak upraszczając będzie miał za zadanie na tyle upłynnić ruch w mieście, żeby też nadać pewien priorytet komunikacji publicznej. A wszystko oczywiście po to, żeby pasażerowie mogli podróżować jak najszybciej, jak najbardziej komfortowo. I bez opóźnień. System ma bowiem tak sterować ruchem w mieście, by był on płynny, a autobus czy tramwaj były traktowane na skrzyżowaniach priorytetowo. To jest system, który ma usprawnić całą komunikację. To są elementy, które się pojawiają nie tylko na przystankach tramwajowych, na trasie przebiegu tramwaju. To choćby tablice informacyjne, na których wyświetlana jest aktualna pozycja autobusu. Także dzięki temu możemy się dowiedzieć, czy nasz autobus przyjedzie za 10-15 minut, czy może za 2 minuty. Ewentualnie dowiedzieć się, jak dawno odjechał. Takie tablice w Olsztynie są na razie na kilku przystankach. Automat do biletów jeden. Niebawem pojawi się tu 77 tablic i prawie 200 biletomatów stacjonarnych i mobilnych. Natomiast kierowcy, gdy zakończy się budowa linii tramwajowej, doczekają się 85 inteligentnych skrzyżowań ze sterowaną przez system ITS sygnalizacją świetlną. W tych miejscach będą też bardziej pilnowani, bo te skrzyżowania zostaną objęte systemem pomiaru prędkości i przejazdu na czerwonym świetle. To kiedy pojedziemy tym tramwajem pierwszym? No to trzeba rozróżnić, kiedy pasażerowie pojadą, kiedy tramwaje ruszą, bo nie są to jednak te same daty.
dużo nas czeka jeszcze testów po sprowadzeniu samego taboru. A wszystkie prace przygotowawcze na linii tramwajowej, w zajezdni tramwajowej planujemy wykonać do końca października, także przez ten jeden sezon budowlany musimy troszeczkę intensyfikować wszystkie działania. Choć zakończenie prac na ulicach Olsztyna planowane jest na jesień, to w wielu miejscach już można sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał ich finał. Najbardziej zaawansowane prace są jednak tu, w zajezdni. Ogromna hala, która będzie parkingiem, jest prawie gotowa. Obok serce zajezdni, czyli hala napraw też. To zupełnie inaczej niż na przykład centrum miasta, gdzie prace rozpoczęły się na początku marca. Trudno mówić o najbliżej końca. Wszystkie roboty tak są poukładane, aby kończyć rzeczywiście w październiku, tak żeby cała inwestycja i sieć tramwajowa jednocześnie mogła zafunkcjonować, no bo ona dopiero swoim testom będzie podlegać. Jeżeli chodzi, czy napięcie podawane jest odpowiednio, czy stacje działają, czy torowiska odpowiednio pochylenie mają. Także jest tych elementów jeszcze wiele do zbadania, wiele jazd testowych. Pierwszy tramwaj z 15 ma dotrzeć do Olsztyna w połowie czerwca i to jego pierwszego będzie można zobaczyć na rozkładanych teraz torach. Będzie to tramwaj do testów i nauki jazdy. Na razie motorniczy szkolą się w Toruniu, a kierowcy w Olsztynie odliczają czas. Jest budowa w Olsztynie i tutaj się jeździ jak się jeździ. Średnio, jak żona mówi. Średnio. I choć ma być bardzo dobrze, to wiadomo, że to nie będzie koniec. W nowej unijnej perspektywie Olsztyn będzie starał się o kolejną transzę unijnych pieniędzy, by doprowadzić linię tramwajową na kolejne ulice. Mam nadzieję, że to miejsce to nie koniec, a początek dróg w Polsce Wschodniej. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku. Przypominam, że cały czas do Państwa dyspozycji nasz profil na Facebooku. Czekamy także na maile i czekamy na Państwa z następnym odcinkiem programu Regiony na Piątkę za 2 tygodnie. Do zobaczenia.